Dobra pamięć. Cześć, z tej strony Maciej. Przygotowałem dla Ciebie listę 14 słówek z języka angielskiego z działu Pogoda. Nauczymy się języka, wykorzystamy do tego celu oczywiście mnemotechniki i będę chciał Ci pokazać, jak w fajny i kreatywny sposób można przyswajać wiedzę w postaci właśnie słówek z języka obcego. To, co jest bardzo ważne na samym początku, to to, żebyś pozbył lub pozbyła się wszelkich dystraktorów wokół Ciebie. Idealnym scenariuszem byłby taki scenariusz, w którym masz na sobie słuchawki i nie ma wokół Ciebie żadnego rozpraszacza w postaci aplikacji na smartfon, czy w postaci telewizji, czy w postaci kota, który walczy o Twoją uwagę. Byłoby świetnie, gdybyś pozbył lub pozbyła się tego typu dystraktorów wokół siebie. Jak będziemy się uczyć naszych słówek? Otóż stworzymy skojarzenie do słówka w języku polskim, a następnie stworzymy skojarzenie do słówka w języku angielskim. Te dwa wyrazy połączymy w jedną scenkę, tak żeby potem, gdy pomyślimy sobie o słówku polskim, od razu na pstryknięcie palca przychodziło nam słówko z języka angielskiego. Jeszcze jedna mała uwaga, zanim zaczniemy. Ja nie jestem nauczycielem języka angielskiego. To, co chcę zademonstrować przez ten podcast, to jest tylko i wyłącznie to, jak można używać mnemotechniki, aby lepiej zapamiętywać słownictwo. I będą się pojawiały z mojej strony próby wymówienia tych słów po angielsku, ale zdaję sobie sprawę, że to nie jest idealna forma. Jeżeli chcecie ładnie mówić po angielsku, koniecznie skonsultujcie się z dobrym speakerem w tym języku albo zasięgnijcie jakiegoś dobrego kursu, ponieważ ja w tym podcaście uczę tylko i wyłącznie, jak dobrze używać mnemotechnik, więc z góry wybaczcie mi, jeżeli moja forma wymowy będzie taka, wiecie, Slavic English, no bo nie jestem perfekcjonistą w tym aspekcie, chcę tylko pokazać mnemotechniki. Dobra pamięć. Na pierwszy przykład weźmy powietrze. Powietrze po angielsku to air. Wyobrażam sobie zatem, i ty też wyobrażaj sobie ze mną, wychodzimy na spacer, jest spacer, jesteśmy poza domem i oglądamy bardzo gęste powietrze. I to jest nasze skojarzenie do słowa powietrze. Teraz air możemy zastąpić obrazem do najbardziej reprezentatywnego słowa na literę R. Dla mnie to by był rower. Zawsze R kojarzy mi się ze słowem rower. I możemy wyobrazić sobie, że w tym gęstym powietrzu unoszą się różne rowery. W każdym takim zakamarku powietrza widzisz jakiś inny rower, czy to górski, czy to składak, czy to jakiś różowy z koszyczkiem, czy to jakiś czarny bez żadnych elementów charakterystycznych. Różne rowery. W momencie, gdy będziesz myślał lub myślała o słowie powietrze, przypomnisz sobie, że widziałam lub widziałem rowery w tym powietrzu, czyli powietrze po angielsku to air. I tym kluczem będziemy szli wzdłuż każdego następnego słówka do zapamiętania. Naszym następnym słówkiem jest słowo chmura. Chmura po angielsku to cloud, więc chmura jest raczej łatwym wyrazem do wyobrażenia sobie. Wyobrażamy sobie zwykłą chmurę, która gdzieś tam powiewa na niebie i wyobrażamy sobie również teraz skojarzenie do słowa cloud. Cloud mnie się kojarzy albo z jakimś celebrytą, na przykład z Klaudiuszem z Big Brothera, to też może być, albo na przykład z klaunem, ponieważ jest to bardzo, bardzo podobny wyraz. Klaun, cloud, różni się tylko literką N na końcu. Więc możemy sobie wziąć ten przykład drugi, jeżeli Klaudiusza nie kojarzysz. Obserwujemy chmurę, a tam na niej surfuje klaun. I gdy myślisz sobie, jak po angielsku powiedzieć chmura, no to widzisz chmura, klaun, aha, czyli cloud. Naszym następnym słówkiem jest słowo mgła. Mgła po angielsku to fog. Wyobrażam sobie i wyobrażaj sobie oczywiście ze mną, że miasto objęła bardzo gęsta mgła. Jedyne, co słychać pośród tej mgły, to piosenkę To ostatnia niedziela w wykonaniu Mieczysława Fogga. I Mieczysław Fogg w tym soundtracku przypomni nam o tym, że chodzi o słówko fog. Jeżeli nie wiesz, kim jest Mieczysław Fogg, nie znasz tej piosenki, koniecznie zapauzuj i wygoogluj, żeby Twoje wyobrażenie było jak najbardziej adekwatne do sytuacji. Czyli jeszcze raz, Mgła. Widzimy, że jest gęsta mgła. Możesz nawet zamknąć oczy i wyobrazić sobie tę mgłę, jaka jest gęsta, jak dotyka twoich członów ciała. Aż tak bardzo gęsta jest, że czujesz ją. Możesz ją kroić nożem. I pośród tej mgły piosenka To ostatnia niedziela w wykonaniu Mieczysława Fogga. Czyli mgła to po angielsku fog. Gdy myślisz mgła, słyszysz tę piosenkę Mieczysława Fogga i wiesz, że chodzi o słowo fog. Następnym słówkiem jest słowo zamarzać. Po angielsku zamarzać to freeze. Freeze, freeze. Myślę sobie, z czym mi się kojarzy freeze. Jeżeli jesteś osobą, która obserwuje YouTube'a, mógłbyś sobie na przykład, albo mogłabyś sobie wyobrazić YouTubera o ksywie freeze. Ale możemy również tutaj wykorzystać pewien polski rzeczownik, mianowicie słowo fryzjer. Fryz, freeze. Jest tutaj pewne podobieństwo dźwiękowe. Więc ja widzę moją ulubioną fryzjerkę, która była taką najczęstszą osobą, która obsługiwała mnie właśnie pod kątem fryzjerstwa. Widzę ją na krześle i widzę, jak ona zamarza. Tak bardzo zamarza, że ma już w nosie sople, jest po prostu cała taka przyklejona do tego krzesła, bo gdzieś tam właśnie pojawiła się jakaś Antarktyda w jej salonie fryzjerskim. I widzę taki obraz i to automatycznie mówi mi o tym, że gdy pomyślę sobie zamarzać, aha, fryzjerka, czyli freeze. Freeze to zamarzać. Powtórzmy sobie zatem szybko te ostatnie słówka, które razem zapamiętywaliśmy. Powietrze, czyli air, bo na spacerze w powietrzu unosiły się rowery. Chmura, czyli cloud, bo gdy obserwujemy chmury, widzimy surfującego na niej klauna. Mgła to fog, dlatego że pośród mgły słyszeliśmy soundtrack Mieczysława Fogga. To ostatnia niedziela. Zamarzać to freeze, bo fryzjerka zamarzała w salonie fryzjerskim. Okej, przejdźmy do kolejnego słówka, tym razem znowu będzie muzycznie, mówiąc takim żargonem z programu 1 z 10. Mamy słowo upał. Upał po angielsku to hit. Możemy sobie zatem wyobrazić taki scenariusz, zamknij swoje oczy, wyobraź sobie taki scenariusz, że jest upał, ogromny upał na plaży. Ludzie po prostu padają z wycieńczenia na tej plaży, bo jest tak ogromny upał, już nawet zimne napoje nie pomagają. I z pomocą przychodzi Zenek Martyniuk, który śpiewa swój największy hit, czyli Przez Twe Oczy Zielone, Zielone. I wyobrażamy sobie, że jest ten upał, i gdybyśmy chcieli użyć słowa upał w kontekście rozmówki z kimś z Anglii, myślimy sobie upał, no i to nam odtwarza słowo hit, bo Zenek Martyniuk śpiewa swój największy hit, prawda? Czyli upał to hit na tej zasadzie. Okej, teraz pomyślmy sobie o słowie słońce. Słońce. Słońce po angielsku to sun. Możemy sobie zatem wyobrazić do słowa słońce po prostu taką kulę gazową słońca na niebie, którą sobie obserwujemy, a do słowa sun coś, co ma w sobie właśnie taki przedrostek, na przykład sanki. Wyobrażam sobie radosne dziecko zjeżdżające na sankach po słońcu. Wyobraź sobie to razem ze mną, zobacz jego uśmiech, radość, poczuj to wszystko, co czuje to dziecko. Czyli patrzymy na słońce, a tam zjeżdżające dziecko na sankach. Dokładnie w ten sposób. Następną frazą, którą zapamiętamy, jest fraza raczej niecodzienna, jest to burza piaskowa. Po angielsku mówimy sandstorm. Burza piaskowa, wyobrażam sobie i wyobrażaj sobie razem ze mną, że jesteśmy w mieszkaniu i nagle widzimy za oknem ogromną burzę piaskową, wszystko degraduje na swojej drodze, okej? I teraz tak, sand, mnie się sand kojarzy z sandałami. Storm, no to może jakiś taki jeszcze większy sztorm na przykład, czyli ta burza piaskowa niesie ze sobą sztorm w postaci sandałów i te sandały uderzają w nasze okna. Z taką siłą, że aż musimy się złapać za głowę, gdzieś tam schować pod kanapę, bo jest to aż tak bardzo, bardzo mocny widok. Czyli burza piaskowa to sandstorm. Okej, zróbmy sobie znowu małą powtórkę. Jeśli chodzi o słowo upał, to po angielsku powiemy hit. Dlatego, że gdy był upał na plaży, to leciał polski hit Zenka Martyniuka Przez Twe Oczy Zielone. Jeżeli chodzi o słowo słońce, to powiemy sun, ponieważ dziecko zjeżdża na sankach na słońcu. Burza piaskowa to sandstorm, dlatego że burza piaskowa za oknem przynosi sztorm w postaci sandałów. Dobra pamięć. Zróbmy teraz powtórkę trochę większej ilości słów. Jak powiemy powietrze? Pamiętasz, jak powiemy powietrze, jaki tam był obraz i jak powiemy to po angielsku? Czy pamiętasz, jak powiemy słowo chmura? Jeżeli czujesz, że potrzebujesz więcej czasu, to oczywiście możesz zapauzować, możesz wrócić do wcześniejszego momentu. Jak powiemy słowo mgła w języku angielskim? Wyobrażaj sobie te wszystkie scenki, zamknij oczy, jeśli potrzebujesz się lepiej skupić. I przypomnij sobie, co tam konkretnie się działo, jakie były dźwięki, jakie były inne zmysły. Okej, jak powiemy zamarzać w języku angielskim? Co się wtedy działo? Jaka była scena? Jak powiemy upał w języku angielskim? A jak powiemy słońce w języku angielskim? Jak powiemy burza piaskowa? Okej. Pamiętaj, że jeżeli cokolwiek ci umknęło albo nie dałaś czy nie dałeś rady na czas powiedzieć jakiegoś słówka, zawsze możesz wrócić, cofnąć. Okej, to w takim razie jedziemy dalej z naszymi słówkami. Tym razem słowo lawina, co po angielsku mówilibyśmy jako avalanche. Więc wyobrażam sobie, wyobrażaj sobie razem ze mną, że jest ogromna lawina. Byłeś może albo byłaś na nartach, albo na desce snowboardowej, albo na sankach, na czymkolwiek i pochłonęła cię ogromna lawina. Ta lawina doprowadziła cię do miejsca, do jakiejś takiej tajemniczej chatki, w której postać z awatara jadła lunch. Okej, i teraz tak, ta lawina oczywiście odtwarza nam polskie słowo lawina, a awa jako awatar, tak, i lunch jako lunch w postaci posiłku, prawda? Czyli widzimy postać z awatara, taką niebieską postać z awatara. Jeśli nie wiesz, jak taka postać wygląda, proszę wygoogluj sobie. Ta postać je lunch, czyli lawina doprowadziła nas do miejsca, gdzie postać z awatara je lunch. Połączyliśmy sobie awa i lunch w taką scenkę, że awatar je lunch. Na tej zasadzie postać z awatara je lunch. Okej, czyli lawina, avalanche. Księżyc to moon. Teraz słówko księżyc, tak? I księżyc wyobrażam sobie i ty wyobrażaj sobie ze mną jako po prostu taki zwykły księżyc, który na niebie jest przez nas obserwowany. Moon. Moon, gdybyśmy odjęli to N na końcu, brzmiałoby to jakby odgłos wydawany przez krowę. Więc może wyobraźmy sobie na tym księżycu krowę, która muczy, tak? Na księżycu. Więc wyobrażamy sobie ten obrazek i lecimy do kolejnego słówka. Słówko wietrznie po angielsku powiemy jako windy. Okej. Więc zamykamy oczy i na wietrze, wyobrażamy sobie, że na wietrze windy unoszą się w chaotyczny sposób. Brytyjczyk, który koło nas siedzi, mówi: ciekawe te wasze windy. Na tej zasadzie, okej? Bo wiadomo, że jak sobie wyobrazimy same windy, to możemy zapomnieć, ale jak to się wypowiadało? Więc dodajmy do tej sceny jeszcze Brytyjczyka, który tak polskiego dobrze nie zna i te windy wymówi jako windy. Żebyśmy wiedzieli, że wietrznie to windy, ok? Czyli tak, wietrznie windy, dlatego że widzimy na wietrze unoszące się windy, gdzieś tam porywane z jakichś korporacji i innych budynków. I Brytyjczyka widzimy również, który mówi: ciekawe te wasze windy. Nie, na tej zasadzie. Ok. Tak, żebyśmy jeszcze sobie uzupełnili ten obraz tym Brytyjczykiem, to na pewno nam wejdzie do głowy, że będzie windy, a nie wind. Stopnie, czyli na przykład stopnie Celsjusza, to degrees. Degrees, degrees, degrees. Myślę sobie, z czym mi się kojarzy degrees. Taki polski czasownik jak degradować, chyba najprędzej. Degradacja, degradować. Stopnie, na przykład stopnie z kartkówki. Więc wyobrażam sobie, że uczniowie ze szkoły biorą swoje kartkówki, na których mają stopnie wystawione jakieś takie bardzo negatywne może, są z nich bardzo niezadowoleni i degradują te stopnie, niszczą, kopiąc je, depcząc, wkładając do niszczarki gdzieś na jakieś łące, żeby nikt ich nie przyłapał. Czyli uczniowie degradują swoje stopnie. Czyli gdy kiedyś podczas rozmówki angielskiej będziemy chcieli powiedzieć stopnie, wyobrażamy sobie degradowanie przez tych uczniów i będziemy wiedzieć, że chodzi o słówko degrees. Dobra pamięć. Zróbmy sobie znowu powtórkę. Czy pamiętasz, jak była lawina? Zjeżdżaliśmy lawiną do miejsca, w którym awatar jadł. lunch, a właściwie postać z awatara jadła lunch. Czyli avalanche, lawina to avalanche. Czy pamiętasz, jak był księżyc? Gdy patrzyliśmy na księżyc, widzieliśmy krowę, która moczy, więc księżyc to moon. Okej, czy pamiętasz, jak powiedzieć wietrznia? I co nam ten Brytyjczyk podpowiadał na ucho? I co się działo za oknem, gdy szalał wiatr? Co tam było tak wyrwane z budynków wręcz? Oczywiście chodzi o słówko windy, bo widzieliśmy latające windy i Brytyjczyka, który mówił, ale wy tutaj macie te dziwne windy. Okej, jak powiedzieć stopnie? Stopnie to po angielsku degrees, dlatego że uczniowie degradują swoje stopnie z kartkówek. Ostatnie trzy słówka. Cieszę się, że do tej pory tak dzielnie uczysz się i nie rozpraszasz. Ciemny to dark. I teraz myślę, co kojarzy mi się z czymś ciemnym. Może jakiś krajobraz typu cmentarz, typu mrok. I teraz, co kojarzy mi się z dark? Dark brzmi dla mnie jak Darek, polskie imię Darek. A znam takiego sławnego boksera, Darek Michalczewski, tak się nazywa. Więc możesz sobie wyobrazić własnego Darka, jeśli nie znasz Darka Michalczewskiego, na pewno jakiegoś znasz. I wyobrażam sobie, że Darek Michalczewski boksuje, trenuje boks na cmentarzu nocą. Okej, taki obraz, który przypomni mi o tym, że gdy jest ciemny krajobraz, ciemny, to jest Darek, czyli dark, ciemny, dark. Okej, na tej zasadzie. Gdy chcemy powiedzieć, że pogoda jest okropna, użyjemy wtedy przymiotnika awful. Więc to brzmi trochę jak taka onomatopeja prawda? Coś takiego. I full jak pełny. Jestem full, jestem pełny, prawda? Więc możemy sobie wyobrazić kogoś okropnego. Na przykład okropna wiedźma. Mnie na przykład by się kojarzyła Rita Odraza z serii Power Rangers. Tutaj taki przykład. Ale może być to jakaś okropna wiedźma na przykład z Jasia i Małgosi, tak? Mówi: o, znowu w moim brzuchu mam full. O, znowu w moim brzuchu mam full. Czyli wiedźma się najadła jakiegoś dużego obiadu i mówi: o, znowu w moim brzuchu mam full. Już nie dam rady więcej jeść, ok? Czyli okropna, awful. I ostatnie słówko. Piękna. Gdy chcemy powiedzieć, że pogoda jest piękna, możemy powiedzieć, że pogoda jest lovely. Piękna, lovely. Ok. I teraz skojarzenie do piękna, dla mnie skojarzenie do piękna to jest oczywiście Marilyn Monroe. Tutaj już wierzę, że żadne googlowanie nie będzie potrzebne. Chyba większość z nas Marilyn Monroe zna. Wyobrażam sobie, że Marilyn Monroe udziela wywiadu i dziennikarz pyta ją, którego mistrza sztuk walki szanujesz najbardziej? A ona, zafascynowana Bruce'em Lee, mówi: I love Lee. I love Lee, czyli kojarzymy w jednej scence słowo piękna, które odtwarzamy jako lovely. Okej, czyli gdy chcemy powiedzieć, że pogoda jest piękna, powiedzielibyśmy, że jest lovely. Dobrze, skończyliśmy naszą listę, ale powtórzmy sobie jeszcze trzy ostatnie słówka tak na szybko. Jak powiedziałbyś lub powiedziałabyś ciemny w języku angielskim? Oczywiście tam wyobrażaliśmy sobie Darka Michalczewskiego, który boksuje na cmentarzu nocą, więc ciemny to dark. Jak powiemy, że pogoda jest okropna, jakbyśmy ten przymiotnik powiedzieli po angielsku, co robiła wiedźma, pamiętasz? To jest słowo awful. I piękna, czyli lovely, dlatego że piękna Marilyn Monroe dostała pytanie od dziennikarza, którego mistrza sztuk walki szanuje najbardziej. Odpowiada: I love Lee. Dobra pamięć. To ja dam taką jeszcze małą ściągawkę na koniec, wypowiem te wszystkie nasze słówka po polsku i po angielsku i potem zrobię ci taki mały test. Zobaczymy, czy zapamiętałeś lub zapamiętałaś wszystkie bezbłędnie. Powietrze to air, bo wychodzę na spacer, a w powietrzu unoszą się rowery. Chmura to cloud, bo obserwuję chmurę, a tam surfujący na niej klaun. Mgła to fog, bo miasto objęła bardzo gęsta mgła i słychać jedynie piosenkę Mieczysława Fogga To ostatnia niedziela. Zamarzać to freeze, bo widzę fryzjera, który zamarza. Upał to hit, bo jest upał na plaży i leci polski hit Zenka Martyniuka Przez twe oczy zielone. Słońce to sun, bo dziecko zjeżdża na sankach na słońcu. Burza piaskowa to sandstorm, bo za oknem burza piaskowa z szalejącymi sandałami i szalejącym sztormem. Lawina to avalanche, bo ogromna lawina doprowadziła nas do miejsca, w którym postać z awatara je lunch. Księżyc to moon, bo krowa moczy na księżycu. Wietrznie to windy, bo na wietrze windy unoszą się w chaotyczny sposób, a Brytyjczyk mówi: ciekawe te wasze windy. Stopnie to degrees, bo uczniowie degradują swoje stopnie z kartkówek. Ciemny to dark, bo Darek Michalczewski boksuje na cmentarzu nocą. Okropna to awful, bo okropna wiedźma mówi: o, znowu w moim brzuchu mam full. Piękna to lovely, bo piękna Marilyn Monroe dostała pytanie od dziennikarza, którego mistrza sztuk walki szanuje najbardziej. Odpowiedziała: I love Lee. To zróbmy teraz mały quiz, zobaczymy, ile zapamiętałeś lub zapamiętałaś. Pamiętaj, że nic się nie stanie, jeżeli coś ci umknie, jeżeli nie wszystko zapamiętałaś, zapamiętałeś, to naprawdę nie jest żaden problem. Możesz wrócić, powtórzyć, a może wykorzystać własne, lepsze dla ciebie skojarzenie. Ja będę dyktował powoli i dam ci kilka sekund, a później sam dopowiem, jakie jest właściwe słowo. Zaczynajmy. Jak po angielsku powiesz burza piaskowa? Burza piaskowa po angielsku to sandstorm. Jak po angielsku powiesz chmura? Chmura po angielsku to cloud. Jak po angielsku powiesz ciemny? Ciemny po angielsku to dark. Jak po angielsku powiesz księżyc? Księżyc po angielsku to moon. Jak po angielsku powiesz lawina? Lawina po angielsku to avalanche. Jak po angielsku powiesz mgła? Mgła po angielsku to fog. Jak po angielsku powiesz okropna? Okropna po angielsku to awful. Jak po angielsku powiesz piękna? Piękna po angielsku to lovely. Jak po angielsku powiesz powietrze? Powietrze po angielsku to air. Jak po angielsku powiesz słońce? Słońce po angielsku to sun. Jak po angielsku powiesz stopnie? Stopnie po angielsku to degrees. Jak po angielsku powiesz upał? Upał po angielsku to heat. Jak po angielsku powiesz wietrznie? Wietrznie po angielsku to windy. Jak po angielsku powiesz zamarzać? Zamarzać po angielsku to freeze. To była nasza lista 14 słówek z działu pogoda. Jeżeli cokolwiek umknęło twojej pamięci, coś nie było do końca jasne, jak jakieś słówko brzmiało, możesz sobie spokojnie wrócić tych kilka minut wcześniej i jeszcze raz wszystko powtórzyć. Być może trzeba się lepiej skupić, coś lepiej wyobrazić albo użyć własnego skojarzenia. Jestem ciekaw twojej informacji zwrotnej. Jeżeli oglądasz to na YouTubie, daj znać w komentarzu, czy chciałbyś więcej tego typu materiałów lub chciałabyś oczywiście. Jeżeli jesteś na Spotify czy na Apple Podcasts, możesz wysłać maila. Wszelkie dane do mnie są w opisie podcastu. I też jestem ciekaw informacji zwrotnej, czy tego typu nauka jest sensowna, czy mnemotechniki pasują ci do nauki słówek. Bardzo jestem wdzięczny za każdą informację zwrotną, bo to pozwala mi lepiej robić moje materiały i dawać wam coś, czego faktycznie potrzebujecie. Nie zapomnij o obserwowaniu podcastu na Spotify i Apple Podcast. A jeżeli słuchasz na YouTubie, pamiętaj o subskrypcji, zostawieniu łapki i komentarza. Jeżeli po wysłuchaniu odcinka będziesz mieć dodatkowe pytania, koniecznie skorzystaj z grupy facebookowej Dobra Pamięć Crew.